Ludowo to miejscowość, która słynie z muzyki, tańca, niezwykle ciekawej historii i oczywiście ochotniczej straży pożarnej, która jest nieodłącznym elementem krajobrazu tej malowniczej wioski. W tym roku OSP Chludowo świętuje stulecie swojej działalności i z tej okazji 28 maja odbyły się uroczystości jubileuszowe. No okazja jest konkretna, a mianowicie stulecie założenia czy powstania, rocznica założenia, 100 lat temu założono w Chludowie Ochotniczą Straż Pożarną i dzisiaj obchodzimy tego setny jubileusz. Na uroczystości pojawiło się wielu znamienitych gości i oczywiście strażaków, bez których chludowska jednostka nie mogłaby istnieć. Właśnie dla nich przygotowano medale i wyróżnienia. Jak przy takiej okazji również, w takiej okazji szczególności były wyróżnienia również Zarządu Głównego, to było odznaczenie na sztandar dla jednostki, na pan komendant miejski, że tak powiem, przypinał na sztandar. Natomiast pozostałe to są wyróżnienia czy odznaczenia typowo związane z działalnością OSP, czy z naszych strażaków. To są za jakieś osiągnięcia, konkretne osiągnięcia. Większości tych odznaczeń również były tak zwane odznaczenia jubileuszowe, związane z wielością czy długością lat przynależenia do OSP. Mi się akurat tak przytrafiło 55 lat, ale faktycznie tyle lat od dzieciaka jestem w straży w związku z tym akurat. Ale mówię, najstarsi byli 60-latkowie, to są prawie że ojcowie tejże jednostki. Niezwykle ważnym i budującym elementem uroczystości było ślubowanie młodych strażaków, którzy jeszcze na akcję nie jeżdżą, ale chcą w przyszłości służyć pomocą potrzebującym. To jest najbardziej, to co wszyscy podkreślali, pan marszałek województwa podkreślał, że jest dla kogo, że jest nowy narybek. Tak? Będzie miał ktoś po nas, będzie mógł to przejąć, będzie komu tym zarządzać. Będzie komu pomagać innym po prostu. No, tak to już jest kolej rzeczy. Więc młodzi są, nie mamy problemów. To jest kwestia umiejętności podejścia, zainteresowania OSP, również młodych ludzi. Nie ma w niektórych częściach kraju, nie ma chętnych do kontynuowania, do przejmowania tej pałeczki pokoleniowej, ale u nas jak widać są chętni, jest młodzież, są dzieci. Na pewno to jest bardzo ważne. Podczas uroczystości było wiele wspomnień i ciepłych słów odnośnie strażaków z Chludowa, którzy ze względu na swoje położenie mają co robić. W powiecie poznańskim jedna z takich najbardziej rozwiniętych i najbardziej gorliwie wykonujących swoje zadania, które mają. My jesteśmy ostatnią gminą powiatu poznańskiego, to też jest dość istotne. W związku z tym my, będąc w sąsiedztwie drogi krajowej, później docelowo S11, przy tak dużym natężeniu ruchu, w większości dzisiaj zdarzeń to mamy na zdarzenia na drogach. Strażakom z Chludowa z okazji stulecia ich działalności życzymy tyle samo powrotów, co wyjazdów.